Cześć, jestem Justyna, jestem menedżerką działu kreacji w WKRUK i wraz z naszą ambasadorką Martyną Wojciechowską zaprojektowałam chusty do nowej kolekcji Freedom. Wolność i niezależność to dla mnie ważne pojęcia, zwłaszcza ostatnio. Dużo o tym myślę i wiem, że to też podstawowe wartości dla naszej ambasadorki Martyny Wojciechowskiej. Ja myślę głównie kolorami, myślę plamami barw. I tak określam rzeczywistość, która się dzieje dookoła mnie. I tutaj w tym wypadku te skojarzenia były automatyczne. Stworzyłam paletę barw po to, by oddać charakter tych żywiołów. Ich zmienność, przejrzystość, surowość, energię. Zależało nam, żeby oddać ten charakter na jedwabiu. W pierwszych szkicach i projektach przedstawiłam propozycje bardziej abstrakcyjne, rysowane gestem, z wolnej ręki. Tak właśnie kojarzyło mi się to spotkanie z żywiołami. Tymczasem Martyna zaproponowała, by chusty nawiązywały do realnych miejsc na świecie. I tak właśnie powstał ten koncept linearno-topograficzny, zakotwiczony w ważnych dla Martyny miejscach. Jednym słowem, żaden ruch pędzla nie jest tutaj przypadkowy. Chusta woda w cieniach granatów i błękitów przedstawia Antarktydę. Największy rezerwuar słodkiej wody na świecie. Chusta ogień jest najbardziej energetyczna. To Sahara, gorąca pustynia, nawiązuje do rajdu Dakar. Chusta ziemia w odcieniach czarno-złoto-beżowych. Miejsce, które wybrałyśmy, to przylądek dobrej nadziei. Kiedyś nazywał się przylądkiem burz. Osiągnięcie tego punktu dawało żeglarzom nadzieję na bezpieczne dotarcie na Daleki Wschód. Chusta powietrze w delikatnych odcieniach niebieskości przedstawia Mount Everest, najwyższy szczyt Ziemi, który Martyna zdobyła jako najmłodsza Polka. Moim żywiołem jest woda. Bardzo mnie uspokaja i tonuje. Najbardziej wolna czuję się, gdy maluję i gdy pływam.